Od wybuchu II wojny światowej minęło już 74 lata. I ciągle niestety, tak jak przybywa tych lat od wojny, ubywa też świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Dlatego obchodząc Dzień Weterana, szczególnie chcemy się modlić i oddać cześć wszystkim obrońcom ojczyzny, poległym, zmarłym i żyjącym, obecnym także i tutaj kombatantom i weteranom. Chcemy im dzisiaj złożyć po raz kolejny podziękowanie za ich bohaterstwo na wojennych frontach, ale i w czasach komunistycznego terroru, za niezłomną postawę i walkę o całkowitą i suwerennie wolną Polskę. Czasem padają pytania, po co rozdrapywać rany, po co przypominać takie klęski jak wrześniowa, po co upamiętniać te trudne i bolesne momenty naszej narodowej historii. Ale myślę, że odpowiedzią na takie pytania jest to dzisiejsze wezwanie ewangeliczne do czujności i roztropności. To właśnie pamięć o tamtych dniach, o tamtych wydarzeniach jest mądrością, która pozwala nam zrozumieć własną tożsamość oraz w pełni docenić wartość wolności i pokoju, jakimi możemy się dzisiaj cieszyć. To właśnie pamięć o tamtych zbrodniach, nieprawościach, ofiarach i cierpieniach milionów ludzi pozwala zachować czujność, by nie dopuścić do ponownego nieszczęścia, jakim jest każda wojna. Dlatego my dzisiaj jako kolejne pokolenia, jako ich spadkobiercy, nie możemy być bierni. Choć żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, to wcale nie oznacza, że ona nie stawia przed nami wymagań. Naszym obowiązkiem jest właśnie wyciąganie wniosków z tamtej tragicznej, bolesnej przeszłości i czuwanie, by nigdy więcej nie dopuścić do podobnego splotu przyczyn, mogącego doprowadzić do ponownego rozpętania takiej właśnie fali nienawiści, jaką przeżyli uczestnicy II wojny światowej. Dziękując dzisiaj Bogu za bohaterów walk o wolność Polski, za ich męstwo, za żołnierski trud, ofiarę życia i zdrowia, dziękujmy także za wywalczony przez nich dar niepodległości. I z ufnością prośmy, jednym głosem wołajmy: Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. I trwajmy ciągle i uczmy innych tej ewangelicznej postawy czuwania i roztropności, która umożliwia dokonywanie dobrych życiowych wyborów, pozwalających żyć w trwałym pokoju tu na ziemi i zasłużyć na udział w uczcie Królestwa Bożego w wieczności. Amen.